Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy piekło jest, czy go nie ma. Zapraszam. Okazją do tego materiału są dwa materiały Ojca Szostaka. Pierwszy, czy wszyscy będą zbawieni, w którym można odnieść wrażenie, że ojciec twierdzi, że wszyscy ludzie będą zbawieni. Jednak później w kolejnym materiale, piekło, czyściec i spowiedź, ojciec mówi o tym, że jest piekło, że jest taka możliwość i że gdy Pan Jezus mówi o tym, mówi o piekle, to chodzi o to, żeby nas strzec przed tym piekłem i ojciec tam wyjaśnia, że nie chodziło mu o to, żeby zadeklarować, że na pewno piekło jest puste, ale żeby wskazać na to, że on i jego zdaniem właśnie każdy katolik powinien być, powinien chcieć, aby piekło było puste. To tak jak Pan Bóg chce wszystkich doprowadzić do zbawienia. Czyli te dwa materiały są niejako punktem wyjścia. I to jest zasadniczo słuszna uwaga, to znaczy jeśli chodzi o tą chęć doprowadzenia wszystkich do zbawienia, to jak najbardziej. Jak najbardziej również Pan nasz Jezus Chrystus dlatego tak często mówi o piekle, żeby nas przed tym piekłem chronić. Gdy mamy to piekło przed oczami, to wtedy prawdopodobieństwo, że weń wpadniemy, jest dużo, dużo mniejsze. Jednak myślę, że warto te informacje o piekle uporządkować i parę spraw wyjaśnić. A więc to, że piekło jest i jest stanem wiecznych cierpień, to jest de fide, to znaczy jest to dogmatem katolickiej wiary i gdy człowiek to neguje, przestaje po prostu być katolikiem. Czwarty Sobór Laterański to uroczyście deklaruje jako dogmat naszej wiary. No, deklaruje to dlatego, że należy to po prostu do objawienia. I tutaj kilka fragmentów. Tak jak wspomniałem, Pan nasz Jezus Chrystus bardzo często o tym mówi. Mateusz 18:8. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Tutaj jest to bardzo obrazowy sposób mówienia i najwyraźniej dla samych apostołów, tych, którzy słuchali Pana Jezusa, jest to czytelne, że jest to pewien obraz, że chodzi o pewien radykalizm w walce z grzechem i o niebezpieczeństwo wiecznego potępienia. Natomiast nie chodzi o to, żeby faktycznie ucinać sobie ręce i nogi. Tak jak wspomniałem, jakby w tradycji apostolskiej u samych apostołów w ogóle nie widzimy takiego zrozumienia. To gdzieś tam później, po latach się zaczyna pojawiać u tych, którzy najprawdopodobniej nie rozumieli już kontekstu kulturowego, tego po prostu w jaki sposób w tej kulturze się mówiło, a bardzo często właśnie Pan Jezus mówi na sposób obrazowy przypowieściami i gdybyśmy to chcieli wziąć tak literalnie, to każdy chrześcijanin musiałby nie mieć ręki, nogi, oka i tak dalej, co jest oczywiście absurdalne. I sposób mówienia obrazowy jest to rzecz zupełnie normalna i zupełnie czytelna i też nauka apostołów nam to potwierdza, że należy to w ten sposób interpretować. Cały rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 25, jest w zasadzie poświęcony właśnie kwestiom eschatologicznym, kwestiom zbawienia i potępienia. Werset 13, przypowieść o pannach. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Znamy tą przypowieść o tych pannach, które oczekują na przyjście Pana Młodego i wszystkie mają lampę, ale nie wszystkie wzięły ze sobą oliwę i te, które nie mają ze sobą oliwy, one muszą szybko iść jej dokupić, później nie zdążają i drzwi zostają zamknięte i są z zewnątrz w ciemnościach, nie zostaną wpuszczone już na te gody weselne. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Przypowieść o talentach. Ten sługa, który nie wykorzystał tych danych mu talentów, on słyszy ten szorstki wyrok. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. A więc ten, który nie ma, ten, który nie ma tego, co jest potrzebne do zbawienia, ten, który nie ma przede wszystkim łaski uświęcającej, kto nie ma zjednoczenia z Panem Jezusem, temu zabiorą nawet to, co ma. To znaczy, on wstępując do piekła, tam będzie już wyzuty z jakiejkolwiek szczęśliwości, z jakiejkolwiek radości, jeśli nie osiągnął tego, co najważniejsze, jeśli nie osiągnął łaski uświęcającej, nie wytrwał w zjednoczeniu z Panem Jezusem, odbiorą mu nawet to, co ma. I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Znowu wyrzućcie go w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sąd ostateczny. Pan Jezus opisuje nam, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Wtedy odezwę się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. I wers 46. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Zwracam na to uwagę, że Pan Jezus tutaj nie mówi tylko o teoretycznej możliwości potępienia. On, gdy mówi o sądzie ostatecznym, mówi jasno, że będą tacy i tacy. Tutaj zwracam na to uwagę, czyli to nie jest tylko taka teoretyczna możliwość. Pan Jezus jasno pokazuje, będą, Pan Jezus podzieli ludzkość na dwie grupy i do jednych powie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bardzo ważny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, werset 13. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Wielu jest tych, którzy wchodzą przez bramę, która prowadzi do zguby. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. A więc Pan nasz Jezus Chrystus wcale nie jest przekonany, że potępienie to jest taka rzecz dla 5 najgorszych osób na świecie, bynajmniej. To, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazuje, to jest właśnie wielka, szeroka brama, która prowadzi do potępienia i wielu przez nią wchodzi, i wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia. Wypróbujcie przez nią wejść, ale jakże, a mało jest tych, którzy ją znajdą. A więc to są wysokie wymagania. Pan nasz Jezus Chrystus stawia nam wysokie wymagania. Pamiętamy również o tym, gdy Pan Jezus mówi, że każdy, kto gniewa się na swego brata, winien jest już sądu, a każdy, kto złorzeczy swemu bratu, jest już winien ognia piekielnego. Pan Jezus stawia bez wątpienia wysokie wymagania. I jasno mówi, że wielu jest tych, którzy podążają ku potępieniu. Wielu jest tych, którzy wchodzą przez tą bramę, która prowadzi do zguby. Oczywiście apostołowie potwierdzają tą naukę tutaj z listu Judy Tadeusza, werset 13. Rozhukane bałwany morskie, wyprowadzające swoją hańbę. To jest o tych, którzy właśnie zdążają na potępienie. Gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone. Oczywiście później tradycja apostolska i poapostolska jednomyślnie to potwierdza. Tutaj nie ma wielkich kontrowersji. Pojawiła się teoria apokatastazy, która twierdziła, znaczy nauka, która zakładała, że ci, którzy będą potępieni, wprawdzie pójdą do piekła, ale ostatecznie bo również samo piekło spłonie, przeminie i nawet ci, którzy zostali potępieni, dostąpią zbawienia. Jest to teza głoszona pierwotnie przez Orygenesa i później wielu jego uczniów również tą tezę głosiło. Ona zostaje później uroczyście potępiona, chociażby na synodzie w Konstantynopolu, zaakceptowanym przez papieża w roku 543. I oczywiście Kościół tą tezę jednoznacznie odrzucał, podążając po prostu za nauczaniem Pana Jezusa. Teraz kilka słów, dlaczego jest to stosowne, dlaczego wieczne potępienie jest stosowne, dlaczego powinno tak właśnie być. Z jednej strony grzech ciężki, jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przekazania Bożego w ważnej sprawie, a więc świadome i dobrowolne powiedzenie Panu Bogu: ja wiem lepiej, co jest dobre. Jest to obraza nieskończonego majestatu, dlatego zasadniczo domaga się nieskończonej kary. Tak samo jak obraza osoby rządzącej państwem, obraza prezydenta jest niejako obrazą wobec całego państwa, tak obraza wobec Pana Boga jest obrazą, która ma w zasadzie nieskończoną
wartość ujemną, która domaga się nieskończonej kary. Nie jesteśmy w stanie jakby przyjąć w sensie takim jakościowym kary nieskończonej, natomiast w sensie czasowym jak najbardziej. Potępienie wynika z świadomej i dobrowolnej decyzji, która trwa. To znaczy, ten idzie do piekła, kto świadomie i dobrowolnie złamał Boże przykazanie w ważnej sprawie i nie porzucił, nie żałował, był zatwardziały w złym do swojej śmierci, do momentu swojej śmierci. A więc świadoma i dobrowolna decyzja, która trwa, która już się nie zmieni. I do tego jeszcze za chwilę wrócę. Jednocześnie kara piekła jest stosownym środkiem wychowawczym. Te ostrzeżenia, które Pan nasz Jezus Chrystus nam daje, są niezwykle wychowawcze. One są niezwykle motywujące. Właśnie jeśli mamy realne zagrożenie potępieniem wiecznym, to oczywiście to jest wielki bodziec do tego, żeby działać, żeby walczyć ze swoimi grzechami. Dobrze wiemy, że pokusy są silne. Dobrze wiemy, że łatwo jest ulec grzechowi. Dobrze wiemy, że człowiek ma tą skłonność do tego, żeby popełniać te czy inne grzechy. I tutaj bez wątpienia, jakby dla całości ludzkości, ta nauka jest bardzo potrzebna. Nie bez powodu Pan Jezus tak dokładnie o tym mówi. Teraz kilka zarzutów wobec piekła. Co z Bożym miłosierdziem? Przecież tak wiele się o nim mówi w Piśmie Świętym. Oczywiście, Boże miłosierdzie jest wielkie. Każdy grzech może zostać wybaczony w bardzo prosty sposób. Mamy spowiedź świętą, a nawet żal doskonały. Jeśli człowiek żałuje z miłości do Pana Boga, jest gotów skorzystać z tych środków, które Pan Bóg mu daje, ale na przykład właśnie nie może skorzystać z sakramentu spowiedzi, to nawet ten żal doskonały wystarczy do odpuszczenia grzechu, czyli właśnie żal z miłości do Pana Boga. A więc mamy bardzo proste sposoby na odpuszczenie, na otrzymanie odpuszczenia naszych grzechów. Jeśli jednak my tego przebaczenia nie chcemy, jeśli jesteśmy zatwardziali w złym, jeśli nie chcemy uzyskać tego przebaczenia, to musimy liczyć się ze sprawiedliwym osądem. Ponadto, jeśli chodzi o Boże miłosierdzie, to będzie ono w jakiś sposób również reprezentowane w piekle. Zgodnie z powszechnie przyjętą tezą teologów, Pan Bóg będzie karał nawet potępionych poniżej samej sprawiedliwości. To znaczy, nawet tam będzie okazywał pewne miłosierdzie, karząc poniżej tego, na co w zasadzie ci potępieni zasłużyli. Kolejny zarzut. Czy to przypadkiem nie jest zemsta? Czy to nie chodzi tutaj o jakieś uczucia i urażoną dumę? Oczywiście nie chodzi tu o żadne uczucia. Pan Bóg widzi rzeczywistość doskonale taką, jaką ona jest. I doskonale, zgodnie ze stanem rzeczy, ocenia, co na co zasługuje, czy dany człowiek zasługuje na wieczne potępienie, czy nie. Kolejny bardzo ważny zarzut to jest, czy nie sprawi to zbawionym bólu. Czy rzeczywistość piekła nie będzie sprawiała wobec tych, którzy dostąpili zbawienia, czy nie będzie im sprawiała cierpienia, czy nie będzie przyczyną cierpienia. Zbawieni będą doskonale widzieli Bożą sprawiedliwość i Boże miłosierdzie. Zjednoczenie z Panem Bogiem powoduje również to, że człowiek zostaje oświecony, człowiek poznaje faktycznie, że Pan Bóg działał zgodnie z wielkim miłosierdziem, że oczekiwał na nawrócenie, a później, że działał dokładnie ze sprawiedliwością, czyli że każdemu dał to, co się jemu należało. I człowiek będzie to doskonale widział, uczucia będą już poddane pod rozum i wolę, a więc człowiek będzie się z tym absolutnie zgadzał, z tym wyrokiem absolutnie zgadzał. Dla nas w tej chwili jest to trudne do zrozumienia, bo raz, nie widzimy sprawiedliwości, nie widzimy, jak rzeczywistość się faktycznie ma. Nie widzimy, jakie człowiek otrzymał łaski, jak Pan Bóg za człowiekiem idzie, aby skłonić go do nawrócenia. Nie dostrzegamy tego. Dwa, nasze uczucia nie są podległe rozumowi, czyli one buntują się w ten czy w inny sposób. Wydaje nam się, że jesteśmy miłosierni, a nierzadko jest to tylko właśnie jakaś forma tam miłości własnej albo po prostu nieuporządkowanych uczuć. Gdy to minie, gdy będziemy doskonale widzieli rzeczywistość taką, jaka ona jest i nasze uczucia będą poddane pod rozum, czyli będą się poddawały temu poznaniu, będziemy nie tylko przyjmowali tę decyzję Pana Boga, ale w pełni się z nią zgadzali, w pełni ją akceptowali. Kolejne pytanie. Czy kara nie jest dla poprawy? Czy każda kara nie powinna służyć poprawie? Otóż nie tylko. Kara nie zawsze służy poprawie. Czasami już i na tej ziemi sprawiedliwość domaga się po prostu pewnego wynagrodzenia, pewnej pokuty. Gdy człowiek dopuści się morderstwa,
nie da się tego naprawić. Natomiast jak najbardziej słusznie morderca powinien zostać sprawiedliwie ukarany. I czasami po prostu sprawiedliwość domaga się pewnego zadośćuczynienia, pewnego ukarania. Tak. I w ten sposób piekło również będzie wiecznym świadectwem Bożej sprawiedliwości, że ci, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucili Boga, odrzucili Boże przykazania, byli zatwardziali w tym złym, że oni otrzymają sprawiedliwą karę. Kolejne bardzo ważne pytanie, dlaczego potępieni się nie nawrócą w obliczu tego całego cierpienia, tej całej kary, której doświadczają? Otóż z definicji każdy potępiony jest zatwardziały w złym. Oni żałują, że cierpią, ale nie, że zgrzeszyli. Ich nieuporządkowana miłość własna nie pozwala im na nawrócenie, na porzucenie grzechu i odwrócenie się, zwrócenie się do Pana Boga. Nie chcą wprawdzie cierpieć, ale jeszcze bardziej nie chcą przyznać się do grzechu i się od niego odwrócić. A więc każdy potępiony z definicji jest zatwardziały. I tutaj jakby pojawia się kolejne pytanie, jak to wytłumaczyć? Jak to wytłumaczyć, że ten człowiek w obliczu tego cierpienia jest wciąż jeszcze pozostaje zatwardziały, że wciąż jeszcze nie chce porzucić swojego grzechu, nie chce odwrócić się, zwrócić się ku Panu Bogu. Otóż, tutaj za życia ziemskiego nasze decyzje są stosunkowo łatwo zmienne. Dlatego, że poznajemy poprzez zmysły, to poznanie jest bardzo niedokładne, ono bardzo łatwo może ulec jakiejś zmianie. Jednak przyczyną tej zmienności jest zasadniczo nasze ciało. Duch jest niezmienny, duch poznaje w sposób prosty i szybki. Tam jest znacznie mniej miejsca na zmianę. Aniołowie po prostu mieli decyzję i ta decyzja trwa już na zawsze. My natomiast z racji, że jesteśmy istotami również cielesnymi, zmieniamy cały czas nasze zdanie, jesteśmy niestabilni, wszystko to, nasze decyzje zależą od hormonów uczuć i mnóstwa różnych bardzo zmiennych spraw. Natomiast dlatego też otrzymujemy jako próbę właśnie cały okres czasu, właśnie dlatego, że jesteśmy tacy niestabilni i całe nasze życie sprawia, że to wahadło przechyla się to w jedną, to w drugą stronę, jeśli na środku mamy tą granicę łaski uświęcającej i człowiek, który żyje w tej łasce uświęcającej, uświęca się tak jakby wchodzi na to zielone pole coraz dalej, jest w ten sposób coraz lepiej zjednoczony z Panem Jezusem. Natomiast właśnie popełniając grzech ciężki, przechodzi gdzieś tam na tą drugą stronę, na tą stronę tego wiecznego, która prowadzi do wiecznego potępienia i również tutaj pewna zatwardziałość prowadzi coraz dalej, ale to przez całe życie w jakiś tam sposób może się wahać. Natomiast w tym momencie, kiedy umieramy, wtedy tracimy już ciało, wtedy dusza jest już czystym duchem i ona pozostaje w tej dyspozycji, w której była w momencie śmierci. To znaczy człowiek, dusza nie staje się nagle nowym bytem. Ona jest duszą tego konkretnego człowieka, który podjął te konkretne decyzje, który całym swoim życiem właśnie podjął taką, a nie inną decyzję i potępiony z definicji jest zatwardziały w grzechu. Jest tym, który świadomie i dobrowolnie odrzucił Boże przykazanie, i Boże przykazania i nie był gotowy za to żałować, nie był gotowy zmienić swojej decyzji, czyli z definicji tak, jest to pewna zatwardziałość. I taki człowiek, gdy już odpadają te wszystkie czynniki zmienne, gdy staje się właśnie, gdy jest już tylko duszą, nie jest w stanie zmienić swojej decyzji. Jak będzie po zmartwychwstaniu, najprawdopodobniej dusza już będzie tak bardzo dominowała nad ciałem, że ciało nie będzie również stanowiło aż tak istotnego czynnika w sensie właśnie zmienności naszej decyzji, także również nie będzie po zmartwychwstaniu tej możliwości, żeby faktycznie zmienić swoje nastawienie. Myślę, że to, co powiedziałem, wiele nam wyjaśnia. Jeśli pojawiają się jakieś pytania, to piszcie to o tym w komentarzach. Być może kiedyś nakręcę kolejny materiał na ten temat, bo bez wątpienia jest to rzecz ważna i godna wyjaśnienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.